Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś Moi drodzy widzowie, przedstawię wam dzisiaj partię, która była rozegrana w mistrzostwach Rosji kobiet Partia pomiędzy Alisią Galamową a Aliną Kaszlińską. Alina jest prywatnie żoną naszego polskiego arcymistrza Radosława Wojtaszka. Serdecznie pozdrawiamy. Partia, moi drodzy, niezwykle ekscytująca, gdyż Alina preferuje taką grę. Myślę, że bardzo ostrą i kombinacyjną. Bardzo dużo się tutaj działo. Zapraszam serdecznie. No i przejdźmy do rzeczy. Białe rozpoczęły ruchem skoczek na F3, skoczek F6 ze strony czarnych. C4 zagrały białe. G 6. tutaj możemy przejść oczywiście do różnych e, debiutów e, po ruchu D4 tak też w partii następuje jest goniec G7 no i klaruje nam się obrona królewsko-indyjska e, ku mojemu zaskoczeniu e, pani Alicia, Alisa Galamowa przepraszam, e, zagrała posunięcie E3 no taki ruch e, powiem Wam szczerze chyba niegroźny e, taki mało agresywny bym powiedział aczkolwiek tak też się oczywiście gra no ale zamyka tego gońca jest to takie no mi się to nie podoba szczerze mówiąc, ja jednak jestem zwolennikiem, żeby te figury jak miały okazję wyszły bardziej na pozycje takie swoje, że tak powiem, żeby były aktywne. No tutaj E3, no można oczywiście, nie będę się bardzo rozwlekał, lećmy dalej, Roszada ze strony czarnych, tutaj goniec na E2. Posunięcie D6, e, Roszada ze strony białych, prosta sprawa. I skoczek z B na D7, e, takie plany również się stosuje w obronie królewsko-indyjskiej. Chcemy przede wszystkim zagrać posunięcie E5. No, sprawa myślę, że jest naturalna. E, skoczek C3 ze strony białych, no i właśnie E5 następuje. I teraz tak. Pytanie, czy można wybić tutaj pionka na e5? No odpowiedź jest taka, że można, ale na pewno to wybicie nie jest, że tak powiem, groźne dla czarnych, a wręcz przeciwnie, czarne myślę, że się w tym momencie by bardzo z tego ucieszyły. No po takim wybiciu, moi drodzy, po to ten skoczek tutaj zagrywa, żeby między innymi wybić to pionkiem i żeby nie dopuścić do wymiany hetmanów. Takie założenie tutaj istnieje. Oczywiście... Białe tutaj nie reagują na tego pionka, w tym momencie tylko zagrywają sobie ruch B4, a to jest też taki ciekawy ruch, dlatego że. Ten ruch bardzo jasno daje do zrozumienia, że białe będą miały ochotę tutaj atakować na skrzydle hetmańskim, co jest zrozumiałe. Próbujemy grać na tym skrzydle, gdzie mamy przewagę, a przewagę właśnie na tym skrzydle mają białe, naturalnie. No i teraz czarne zagrywają takie posunięcie E4. No dobra, ten ruch mi się również podoba, tak też się grywa moi drodzy, tutaj czarne nie czekają na nic, tylko rozpychają się bardziej pionkiem w centrum, A taką skoczka, no ten skoczek oczywiście idzie na d2, jest atak na pionka, trzeba jakoś to e, zalepić i tego pionka bronić. No wieża e8 do tych ruchów należy, bronimy tego piona dwa razy, e, jak na przykład tutaj hetman by zagrał na c2, no to też mamy opcję zagrania hetmanem na e7 i bronimy tego piona. E, tutaj w partii nastąpił goniec b2. Ruch, który rozwija ostatnią figurę, lekką, i teraz trzeba wybrać jakiś konkretny plan dla czarnych, jeśli my tutaj chcemy kontynuować na przykład na grę, grę na skrzydle królewskim. No bo takie jest założenie, moi drodzy, w obronie królewsko-indyjskiej: czarne próbują atakować na królewskim skrzydle, czyli po lewej stronie w tym wypadku, a białe próbują kontratakować na skrzydle hetmańskim, czyli po prawej stronie w tym w tejże partii i tutaj skoczek F8 takie ciekawe zagranie. Niektórzy myślą no ale skoczek wrócił tutaj na ósmą linię. Nie niezbyt mi się to podoba. No niestety, albo istoty słuchajcie, tak się gra w szachy, manewrujemy, ten skoczek manewruje, żeby potem przejść na lepszą placówkę. Wiem, że to na pozór wygląda dosyć dziwnie, może dla niektórych, ale też potem zobaczycie, że ten skoczek może zrobić dobrą karierę. A4 ze strony białych, no i H5 ze strony czarnych pionki bandowe lecą do góry z jasnym zamiarem. Zobaczcie, że ten pionek zwolnił miejsce dla tego skoczka. To jest bardzo ciekawy plan i skoczek na G5 również może stać wyjątkowo dobrze. I przede wszystkim też mamy tutaj punkt zaczepienia na polu G4, gdzie może się figura jakaś znaleźć, czarnych lub skoczek. No prosty plan by był, jakbyśmy hetmanem zagrali na H4 i dali mata na H2 z pomocą skoczka. No to oczywiście się prosto mówi, trudniej się gra. Lećmy dalej. Hetman na B3 ze strony białych, no i tak jak już wspomniałem, ta figura z f8 zmierza przez h7. Wieża z f na c1, no tutaj widzimy wszystkie siły białych starają się skupić na skrzydle hetmańskim. Wygląda to trochę wolno, moi drodzy, ale z drugiej strony u czarnych też nie ma powiedzmy takiego dynamicznego rozwoju, jeśli chodzi o skrzydło, o skrzydle królewskim, aczkolwiek konsekwentnie grają czarne. Goniec na f5, wyprowadzka gońca. Wszystkie figury również wyprowadzone. Ja bym tu się powiem Wam szczerze pokusił o takie posunięcie nawet z koczkiem na G5. Może H4, H3, coś takiego bym próbował. Chociaż z drugiej strony, jakby zostało zagrane G3, to białe mogłyby się nieźle zablokować. No ale trzeba coś w tym stylu próbować grać. Goniec F5, A5 ze strony białych, no i A6. Przyznam się, że. Chyba nie wykonałbym takiego ruchu, chociaż tutaj arcymistrzyni pewnie chce troszeczkę zatrzymać te pionki, grając takie posunięcie A6, też się przydaje taki ruch, żeby ten skoczek na B5 nie wskoczył i nie takowo na C7. Przypuszczam, że to głównie o to chodziło i tutaj trzeba brać z tego przykład z tej partii. B5 zagrały białe i C6. Taki ruch troszeczkę wymuszający prawdopodobnie jakieś działanie na. Hetmańskim skrzydle, tak też się dzieje. No i zobaczcie, białe w ten sposób uzyskały. E Tutaj e, to, że ten pionek A6 jest słabością i można go atakować, próbować tego piona doprowadzać. Taki pewnie byłby plan, no bo nie sądzę, że tutaj e, Alina by chciała grać na skrzydle hetmańskim, przypuśćmy, wieżą na B8 w tym momencie. Białe zagrały Hetman D1. E, nieco dziwny ruch, który, e, no widzimy, Hetman ruszył na B3, potem wraca na D1. Nie za bardzo rozumiem tego tego typu zamiary. No ale myślę, że skoczek na b3 może się przetransportować. No tak jak już mówię, manewry, manewry, jeszcze raz manewry. Skoczek g5. No wygląda to dosyć soczyście. Ten skoczek tutaj wskakuje i jakieś tam opcje może na h3. Szczególnie, moi drodzy, w tego typu pozycjach na pewno czarne muszą próbować coś poświęcić, jeżeli marzą o zwycięstwie w tej partii. To jest niemalże nieunikniona sytuacja bo jeżeli czarne nie poczynią konkretnych działań na króla białego no to raczej tutaj powinny być wypunktowane na hetmańskim. Goniec F1 ze strony białych no troszeczkę asekuracji widać w po tym posunięciu. Na koniec G4, naturalnie tutaj atak. Y, może tutaj też czarne liczą na to, że jakieś F3 zostanie zagrane. To też jest taka opcja obrony, ale chyba nie najlepsza, bo na pewno tutaj czarne wybijają. Pionka, pionek wybija i troszeczkę słabości się pojawia na polu E3. Król troszkę odsłonięty. Takie zamiary czarne pewnie tutaj ma mają. Hetman E1, na no, ucieczka. I hetman D7. Taki ruch, moi drodzy, jest y, niezłą prowokacją do tego, żeby Białe zagrały posunięcie H3. No i widzimy jedno działo, drugie działo, trzecie działo. Może sprowokować tutaj czarne do poświęcenia na H3. Aczkolwiek chyba to jeszcze nie przechodzi. Ja tego tutaj mocno nie rozpatrywałem, ale biorę to pod uwagę. Zawsze po ruchu H3 możemy nawet gońcem wrócić i kontrolować ten punkt H3. W pewnym momencie można uderzyć na pewno. Trzeba wziąć to pod uwagę. Koniec A3 ze strony białych. Wieża A na D8. Taki ruch asekuracyjny broniący piona i zwalniający hetmana z obowiązku tego bronienia na D6, ale z drugiej strony zobaczcie, że tu się pojawia słabość. Pionek A6 nie bronił. Tak też się dzieje, zobaczcie, C5. No i tutaj czarne zamykają pozycję z D5 i ten pionek wisi. No cóż, no moi drodzy, dlaczego na przykład białe nie wzięły teraz tego pionka na A6? A z prostego powodu. No bo wieża na A8 i jak go nieco odchodzi, no to leci pionek na A5, więc jeszcze za bardzo nie można zbić tego pionka. Ważne dla białych jest to, żeby zachować tego piona na A5 i zbić na A6. Tutaj wieża zagrywa z C na B1, Hetman idzie na F5. No zobaczcie, teoretycznie 4-5 figur. Patrzy na króla, ale to jeszcze nie jest dosyć dobrze skoordynowane. Tu ten, ta koordynacja się dopiero kształtuje. Wieża b6 nastąpiło, no, jest atak, są, ataki, są ataki na dwa pionki. No straty są nieuniknione. Wieża c8, jednego piona tutaj bronią czarne. No i w tym momencie wieża zbiła na a6. Bierze A6 i goniec na H6. To są takie ruchy, które w przyszłości też mogą pomóc w jakichś tutaj święceniach. Moi drodzy, powiem w ten sposób. Maszyna, komputer, silnik, w tym momencie pokazuje ogromną przewagę dla białych. Ze względu na tego pionka i możliwość tutaj marszu tym pionem. Ale to grają. Ludzie moi drodzy, i tutaj maszyna bardzo dobrze obliczy obronę. Maszyny generalnie lubią się bronić i potrafią to robić, no ale jak już wspomniałem, szachy są, że tak powiem, dla ludzi, nie dla maszyn. Zawsze fajnie to wygląda, jak człowiek atakuje i robi nawet niepoprawne posunięcia. Hetman B1, takiego ruchu również troszeczkę nie rozumiem, jest to ruch zbędny totalnie. Przede wszystkim no, należało wrócić wieżą i próbować tego pionka dopychać. No ale Hetman B1 jest, Zagra zostało zagrane w partii. Skoczek E6, no skoczek się tutaj ładnie w centrum ustawia i już jakieś tutaj opcje zbicia na D4 grożą. Zobaczcie, bo jakby było bicie, to goniec miałby opcję zbicia skoczka, dlatego też Białe czujnie zagrywają, wierzą na A2, broniąc tego skoczka. No i Hetman zagrywa na G5. No właśnie. To jest ciekawe zagranie, gdyż tu Hetman już spogląda na króla i już są jakieś konkretne ruchy typu goniec F3 może, może goniec H3. Są takie opcje rzecz jasna. H3 nie można, bo jest bicie od razu, więc to wygląda całkiem fajnie. Wieża B6, zagrywają białe. No i goniec grzecznie wraca na F5. Moi drodzy, w tym momencie można byłoby się pokusić już tutaj o pierwsze poświęcenie, mianowicie skoczek mógłby zbić na D4. Wygląda na pozór dziwnie, ale po takim biciu i E3 Otwiera się bardzo ładnie diagonala, otwiera się bardzo ładnie linia i może być niebezpiecznie. Jeżeli tutaj pionek wybi wybił, hetman wybija z szachem król h1 i bijemy skoczka, odzyskujemy materiał z następnym tutaj wtargnięciem wieży na 1, znaczy w tym momencie nie można, bo hetman oczywiście broni, ale ta linia jest już otwarta i robi się niebezpiecznie, poza tym tutaj grozi też wzięcie pionka. No myślę, że czarne tutaj mają zwycięstwo niemalże w kieszeni. Ten pionek jeszcze tak łatwo nie dochodzi, bo tutaj wieża na a8 z drugą wieżą bronią. E, to Wyglądałoby bardzo fajnie, ale tutaj na pewno białe by miały dobrą odpowiedź typu skoczek B3. No i dalej, ta pozycja jest dosyć skomplikowana. Przypuszczam, że Alina tutaj wiedziała jak. Jak postępować? Na pewno widziała ten ruch skoczek d4, tak przypuszczam, ale prawdopodobnie może nie doliczyła albo jej się pozycja nie podobała. Któż to wie, może chciała zagrać troszkę bezpiecznie i dlatego ten goniec f5 widzimy. Teraz grozi takie zagranie skoczek d4 i e3, bo goniec bezpośrednio patrzy na Hetmana, więc to jest takie prostsze już teraz zagranie. No ale na białe grają czujnie, grają hetman e1 bronią, no i skoczek. Zamienił się tutaj miejscami z gońcem i zagrał na G4. Skoczek D1. No, skoczek idzie do obrony. No, dziwię się trochę białym, że białe nie idą na całość i nie próbują tutaj manewrować, znaczy nie manewrować, tylko tym pionkiem zasuwać do przodu. No ale myślę, że no, to się łatwo mówi, moi drodzy, jak się analizuje, gorzej jak się gra. Hetman H4 zagrały czarne, no jest bezpośrednia groźba mata, więc wymusza to już działania pionkami, a jak ruszamy pionkami, to znaczy, że już jakieś słabości się pojawiają. No i moi drodzy, w tym momencie skoczek G5, ruch, który już ewidentnie Pokazuje, że czarne liczą się z ofiarami figur. No tak, no bo grozi po prostu zabicie. Tak też w partii następuje, ale na przykład po takim ruchu G3 są zawsze tutaj takie wybicia na H3 stępem. No i też ten, tego hetmana nie tracimy, nie bójmy się tego. Kwestia dobrego przeliczenia. Tutaj białe wybiły, skupmy się na tym, co było w partii. Pionek wybił. To też jest bardzo ważne, czym wybić. Wybijamy pionkiem, no trochę blokujemy gońca, ale mamy korzyść. Wolna linia H się otwiera, która może być decydująca. G3 ze strony białych to jest też naturalne podejście e, i naturalne zagranie, dlatego że e, atakujemy Hetmana, blokujemy tego pionka. Hetman H5 i zobaczcie, że skoczek ma opcję oczywiście e, na F3, na H3. E, tylko że to wszystko też jest bronione. To wygląda dosyć dobrze, aczkolwiek już bym się skłaniał tutaj chyba e, do pozycji, żeby grać to czarnymi. Jest bardzo niebezpiecznie. Tutaj słuchajcie, jak naciskamy na przeciwnika to często ten przeciwnik wykonuje posunięcie błędne tak też się dzieje w tym wypadku zobaczcie, grozi takie zagranie skoczek F3 z prostym planem, wybicie, wybicie król G7, wieża H8 odchodzę gońcem i daję mata na H1 no, no prosty plan, prawda, nie wiadomo y, kiedy król ma uciekać no i tutaj F4 zostaje zagrane to też jest y, na pozór logiczne zagranie gdyż wieża ma opcję obrony, no białe liczą się z poświęceniem oczywiście pionka, tak też się dzieje, pionek, moi drodzy wybija w przelocie, no ale się otwiera goniec i nadal, znaczy to już wygląda dosyć źle, to już wygląda dosyć źle, ten pionek jest mocno zaawansowany w połączeniu z figurami, może być kiepsko, skoczek F2, no, białe robią co mogą bronią, król G7, bardzo ważne posunięcie moi drodzy, bardzo ważne posunięcie takie ruchy zagrywać Trzeba, ideę takie trzeba znać, gdyż wieża wchodzi na H8, jest opcja. Goniec zagrywa na A6, ten ruch, no dobra, jest takim założeniem, żeby wybić wieżę przy okazji, ale też może Hetman chce zagrać na F1, pomóc, albo skoczek, więc to jest takie zagranie z tempem. Wieża zagrywa na C7, spokojnie ucieka i skoczek zagrywa na F1. No i w tym momencie wieża H8 robi się naprawdę... Groźnie, mimo że ten goniec bardzo blokuje, nie ma za bardzo jak wyjść. No i te skoczki tutaj, oczywiście, bronią wszystkich pól, jakoś to trzeba przegryźć, czy tak powiem. Goniec zagrywa na B7, no i goniec zagrywa na H3, moi drodzy. To się przygotowuje, to się przygotowuje do ataku. Teraz pytanie: co by było po biciu skoczkiem na H3, moi drodzy? Zadanie dla Was. Tutaj czarne zaczynają i wygrywają, chyba dosyć prosta sprawa. Już pokazuję, skoczek bije na h3, król h2 lub h1. To jest bez większego znaczenia, gdyż skoczek i tak idzie na f2 z szachem. Król na g1, moi drodzy hetman na h1, król bije i mamy mata na g2. Tak mogłoby nastąpić mogłoby nastąpić, jeżeli tutaj białe by wybiły tego gońca na h3, ale w partii nastąpiło a6. Po ruchu A6 y, również zagrywamy czarnymi. Bardzo dobre posunięcie. Tu się Alina wykazała naprawdę niezwykłą kreatywnością. E, piękna partia i tutaj zagrywa goniec na G2. A7. Zobaczcie, jak Hetman jest blisko. Znaczy, jak dorobienie Hetmana jest bardzo blisko. No ale w tym momencie następuje e, posunięcie jak grom z jasnego nieba, moi drodzy. Spróbujmy znaleźć to posunięcie. Zatrzymajcie sobie film, jeżeli macie ochotę porozwiązywać zadanie. Yy, otóż Hetman poruszył na H1. Coś, nieprawdopodob coś nieprawdopodobnego. Przecież tutaj skoczek bije tego Hetmana. Tak też musi się zadziać, nie ma innego ruchu. I co tutaj wymyśliła Alina dalej? Zobaczcie, przecież król ma opcję jakiejś tutaj ucieczki. No niekoniecznie. Jest skoczek na H3 z szachem. Król musi iść na H2. No, i w tym momencie trzeba zagrać posunięcie takie powiedzmy żywiołowe, e, i to jest posunięcie goniec na E3. No, ruch, e, który, e, po którym się tutaj, moi drodzy białe, poddały. Dlatego, że nie ma obrony przed matem. No, co byśmy białymi nie zrobili? E, powiedzmy, no, jeżeli skoczek wybiłby na E3, no to można zagrać skoczek na F4, na przykład król na, na G1, bicie król i skoczek na D3 z matem. E, dosyć ładnie to wygląda. E, jeszcze, jeżeli by na przykład tutaj wieża wybiła, moi drodzy, na G2, no to mamy piękny ruch skoczek G1 z matem. Widzimy, jak bardzo ważny ten goniec na E3 był, żeby tego pilnować skoczka i zabronić królowi ucieczki. Przepiękna partia Aliny! Gratuluję serdecznie. Moi drodzy, każda partia uczy. Dziękuję za uwagę. Analizujmy partię. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Cześć.